cześć. Dzisiaj podsumowanie meczu Legia Linfield z piłkarzem Legii, którego udało mi się namówić na wywiad. No jak na razie nie mogłem przez obostrzenia z koronawirusem, przez przepisy UEFA, bo przecież grają przy pustych trybunach, nie mogłem namówić piłkarza czy się na wywiad po meczu tak pod stadionem. Także Artur Jędrzejczyk jest przy telefonie i za chwilę odpowie na moje pytania. To jest mój pierwszy wywiad z piłkarzem, także proszę o dużą wyrozumiałość w takich sprawach. Naprawdę, pierwszy raz rozmowa z reprezentantem Polski. Mam nadzieję, że Artur da nam jakby do zrozumienia, co musi jeszcze poprawić Aleksander Vukovic i Legia, żeby funkcjonować lepiej, a także żeby przejść kolejnych rywali w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Zapraszam. Artur Jędrzejczyk jest ze mną przy telefonie. Artur, jak oceniasz to spotkanie? Jakie ciekawe wnioski wyciągnęliście z trenerem Vukovicem, by awansować do kolejnych rund eliminacji Ligi Mistrzów? My biegamy jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. Nie jesteśmy przygotowani. Jedną jedenastką gramy, by pan przyszedł i przyjdzie na trening, zobaczcie, by się zobaczyli, co trenujemy. To trzeba wszystko powiedzieć. My trenujemy, szkoda gadać, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości, nic nie robimy, tylko jakieś dziwne, nachodzonego jakieś gry, to jest skandal. A po nie tak gramy, Rozumiem pana. Gdzie my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. My jesteśmy obrońcami, tak jest prawda. My mamy rozgrywać w tym Jastrzębiu. Od tego jest wieczorek, ktoś inny, tak jest prawda. No, myślałem, że od tego jest Gwilia i no i co? Przegraliśmy 1-0, ktoś tam powiedział, że ktoś się ułożył. Jak ja bym wiedział, że ktoś się ułożył, to mu łeb urwę. Jezu, proszę pana, no nie rób tego. Już. Jak widzicie, no rozmowa z reprezentantem Polski, no nieudany mój pierwszy wywiad, mam nadzieję, że wyciągnę wnioski. Zachęcam do subskrypcji, wiem, że zawaliłem ten wywiad i naprawdę też poproszę o polajkowanie tego filmu, przynajmniej dla Artura. Wiem, że go zawiodłem i nie wyszło mi. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że kolejne wywiady pójdą mi lepiej. Cześć!